Brzozów ma amfiteatr. Imponujący obiekt z bardzo praktycznymi rozwiązaniami architektonicznymi i przestrzennymi zapewnia komfortowe występy artystom, zarówno tancerzom, jak i wokalistom czy aktorom, zaś estetyka kompleksu wybitnie służy wydarzeniom kulturalnym za sprawą przede wszystkim usytuowania amfiteatru w Parku Jordanowskim, czyli na terenie przyrodniczym, relaksacyjnym, sprzyjającym wyciszeniu i skupieniu tak potrzebnym przy oglądaniu sztuk teatralnych czy słuchaniu koncertów w wykonaniu solistów lub zespołów. Słowem, odpowiednia inwestycja w odpowiednim miejscu, wszak właściwy klimat i nastrój zdecydowanie ułatwi nawiązanie relacji między artystami na scenie a widownią. Zresztą posłuchajmy pierwszych wrażeń artystów prezentujących swój repertuar podczas otwarcia Brzozowskiego Amfiteatru 3 maja bieżącego roku. Widowisko Polskie Kwiaty, które przygotowaliśmy wraz z Akademią Wokalno-Aktorską MF Artis, idealnie zostało po prostu jakby stworzone właśnie na tę scenę. My właśnie potrzebujemy takiej sceny, żeby móc robić takie plenerowe widowiska, i ta scena spełniła po prostu wszystkie nasze marzenia, oczekiwania. No cudownie, pięknie przystosowany obiekt do pracy z chórami, z zespołem, z tancerzami. Amfiteatr jest piękny po prostu. Na pewno efekty byłyby o wiele większe, gdyby to był już wieczór, gdyby zadziałały światła. Natomiast obiekt jest bardzo piękny i sądzę, że gdyby była lepsza pogoda i, jak mówię, można wykorzystać właśnie to, co dają światło na scenie, to wtedy byłoby to widowisko bardziej bogate. Ale myślę, że no, zrobiliśmy wszystko jako zespół, żeby Państwo uświetlić tą wspaniałą uroczystość. Dzisiaj będzie tyle nowych, słuchajcie, utworów, ale i przede wszystkim utworów, które mają takie odsłony, jak na przykład Czarne Oczy, prawie 20 milionów, Lubię Wracać, 12 milionów, no i dużo innych. Moja Mała Góraleczko, Góraleczka Jak Ze Snu, no to cała Polska to nuci, więc dzisiaj tutaj naprawdę będzie pięknie. Już się nie mogę doczekać, jak wejdę na tą scenę. Ta dziewczyna jest szalona, być z górami dobra żona, tańczy na mnie, sąsiada, do mnie zora, aż do rana. Doczekaliśmy się oczywiście występu Gwiazdy Wieczoru, ale najważniejsze, że doczekaliśmy takiego obiektu w Brzozowie. Mamy tutaj co pokazywać, jeśli chodzi o kulturę narodową, kulturę polską, no ale też mamy co pokazywać, jeśli chodzi o kulturę tutaj lokalną, powiatową. No i ten amfiteatr chyba wesprze lokalnych artystów, umożliwi im pokazywanie, prezentowanie tego talentu, no na deskach naprawdę już profesjonalnego obiektu kulturalnego. Dokładnie, to nie tylko amfiteatr, ale również rewitalizacja całego obszaru miasta Brzozowa. Mówimy tutaj przede wszystkim o budynku Brzozowskiego Domu Kultury, gdzie artyści nasi, lokalni, mają miejsce do zaprezentowania swoich umiejętności, a później ten amfiteatr będzie taką sceną, gdzie będą mogli się prezentować właśnie dla naszej tutaj lokalnej społeczności, ale nie tylko. No właśnie, mówił Pan o rewitalizacji, czyli ta lokalizacja amfiteatru w parku. To był taki pomysł, no, przemyślany, czy to bardziej tak spontanicznie wyszło? No, przy zastanawianiu się, gdzie ten amfiteatr będzie najlepiej umiejscowić. Myślę, że park był takim naturalnym miejscem. Myślę, że w Brzozowie ogólnie brakowało takiego miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby się spotkać, przyjść, wyjść z dziećmi. I myślę, że ta lokalizacja jest naprawdę dobra. Powiem jeszcze kilka słów może na temat samego amfiteatru, bo warto też wspomnieć, że to jest duża scena, tak? Bardzo duża scena, gdzie widownia jest na blisko 400 osób, więc myślę, że artyści, którzy tutaj u nas są na tym naszym lokalnym terenie, naprawdę będą mieć bardzo dużą widownię. I już mieli na inauguracji obiektu, mimo że pogoda nie rozpieszczała. Widać zatem dokładnie, że amfiteatr stanie się jedną z największych atrakcji kulturalnych w mieście, bez względu na wiek mieszkańców. Ja bardzo się cieszę z tego, że mogę dzisiaj tutaj uczestniczyć właśnie w uroczystym otwarciu amfiteatru, który jest bardzo potrzebny społeczności lokalnej, i ona na to długie lata czekała. To miejsce jest bardzo urocze i tutaj
będzie możliwość spotykania się rodzin z dziećmi, będzie mogła młodzież i dzieci uczestniczyć w różnych wydarzeniach artystycznych, w różnych widowiskach, będą organizowane koncerty. Dlatego będzie można się tutaj zrelaksować i będzie można odpocząć, tak zwyczajnie. Duża scena, o której mówił burmistrz, również pomieściła na otwarcie amfiteatru sporą grupę artystów. Artystów wystąpiło dosyć sporo, bo było nas chyba na scenie ponad 70, łącznie z muzykami, więc to też pierwszy taki projekt, w którym było aż tak dużo osób. Tak naprawdę tą poprzeczkę, którą sobie postawiłam, tworząc ten koncert, doszło do mnie to dopiero na tych próbach, jak zobaczyłam tych moich wszystkich uczniów, że robimy coś niesamowitego i że jest nas naprawdę tak dużo, ale w tej ilości jest też siła. Nie chciałam robić małego koncertu na tak wielką scenę, bo ta scena potrzebuje wypełnienia, więc to też był zamysł właśnie pod tą scenę układany. Na scenie wystąpiły dwie grupy baletowe, grupa reprezentacyjna B i grupa A. To są takie dwie grupy koncertowe, jedna troszkę młodsza, druga troszkę starsza. Podzielone są, jeśli chodzi o repertuar, łącznie dwie ósemki, czyli 32 tancerzy, 10 dziewcząt w grupie wokalnej, którą mamy taką specjalistyczną dziewczęcą grupę wokalną i solista, mężczyzna, no i grupa muzyczna oczywiście. Także było to, ponad 50 osób wystąpiło dzisiaj. Obiekt imponujący. Powiedzmy zatem, ile kosztowała ta inwestycja? Czy były jakieś dotacje? Ile trwały prace? Długo budowaliśmy ten amfiteatr, to fakt, natomiast jest to konstrukcja bardzo trudna technicznie. Wiele rzeczy musieliśmy zmieniać i tutaj stąd te prace się wydłużały, ale przede wszystkim chcieliśmy to zrobić bardzo dobrze. Nie chcieliśmy oszczędzać, jeżeli chodzi o kwestie materiałów. Też trzeba powiedzieć, że budowaliśmy to w takim trudnym czasie inwestycyjnym, gdzie inflacja również była dość wysoka. Natomiast cała rewitalizacja obszaru miejskiego w Brzozowie kosztowała około 13 milionów, z czego 70% było dofinansowania. W skład całości rewitalizacji wchodzi budowa Parku Jordanowskiego i amfiteatru, przebudowa Brzozowskiego Domu Kultury, przebudowa ulicy Harcerskiej, budowa oświetlenia na stadionie miejskim i jeszcze kilka mniejszych projektów. Całość kosztowała tych wszystkich prac około 13 milionów. Klimat i nastrój Brzozowskiego Amfiteatru już po koncertach i występach inauguracyjnych potwierdził jeden z uczestników uroczystego otwarcia, Jerzy Borcz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W Brzozowie powróciły wspomnienia sprzed lat. Bardzo mi się podoba, jestem pod ogromnym wrażeniem, a jeszcze jestem wzruszony, dlatego że występ Resowi Saltans, kiedyś tańczyłem w tym zespole, 40 parę lat temu i 40 parę kilo temu. Innym spełniły się marzenia. Dzisiejszy koncert składał się z kilku elementów. Było to widowisko muzyczne połączone z tańcem, ze śpiewem, z aktorstwem. Też były to aktorskie numery wokalne. Przede wszystkim były też innowacyjne aranżacje, które też sami tworzyliśmy. Nawiązaliśmy też współpracę z muzykami. Był to pierwszy w sumie taki taki koncert, gdzie mieliśmy muzyków na scenie. Wcześniej korzystaliśmy z podkładów muzycznych, więc nie ukrywam, że było to jakieś jedno ze spełnionych moich marzeń, żeby móc zagrać na żywo z orkiestrą, na żywo z dzieciakami, więc to było coś pięknego, że mogliśmy tutaj być. No to teraz jeszcze powiedzmy o publiczności, bo amfiteatr jest oczywiście dla artystów, ale również dla publiczności, a ta chce oglądać dobre występy artystyczne, co na przykład pokazał występ Ani Wyszkoni, kiedy dwa koncerty wyprzedane do ostatniego miejsca, czyli to jest też dobra wiadomość, przede wszystkim dobra wiadomość dla publiczności tutaj lokalnej z powiatu, z miasta Brzozowa. Tak, ja myślę, że gmina jest też dość duża, a powiat również, więc powiem, że na pewno widowni nam nie zabraknie. Natomiast
trzeba brać pod uwagę, że trzeba ściągać też takich artystów, którzy no, są z topu, mają bardzo dobry warsztat, czy to muzyczny, czy to sceniczny, i nie ukrywam, że o takich artystów walczymy i staramy się takich artystów ściągać. A widownia pochodzić będzie zapewne z całego powiatu brzozowskiego. Ja myślę, że burmistrz dokonał tu arcydzieła, bo tak przystosować park do takiej formy funkcjonalności, to rzeczywiście było sztuką. Tu duże pieniądze zostały pochłonięte, ale widziałem, że gmina, burmistrz cieszył się z tego, że może to zrobić, bo rzeczywiście mamy park, w którym mieści się amfiteatr na miarę naszego XXI wieku. Jednym słowem, inwestycja naprawdę zrobiła wrażenie. W samych superlatywach mówiono też o mieszkańcach Brzozowa i powiatu brzozowskiego, którzy mimo niesprzyjającej aury bardzo licznie uczestniczyli w otwarciu amfiteatru. Nie po raz pierwszy jestem w Brzozowie, dzisiaj w roli doradcy ministra kultury i dziedzictwa narodowego, dlatego jestem pod wielkim wrażeniem i pełen uznania dla mieszkańców Brzozowa, ale też i dla władz samorządowych. Doskonała współpraca władz samorządowych, parlamentarzystów tutejszych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale też z samorządem województwa podkarpackiego, bo jak doskonale wiemy, ten dzisiejszy obiekt został współfinansowany przez Regionalny Program Operacyjny województwa podkarpackiego. Jest to wielkie wydarzenie dla całej społeczności, zarówno miasta Brzozowa, jak i całej ziemi brzozowskiej, powiatu brzozowskiego. Organizacja wydarzenia na najwyższym poziomie. To wszystko, co było od organizatorów zależne, zostało przeprowadzone w sposób wręcz idealny. Może pogoda troszeczkę tutaj pomieszała szyki, ale to też nie przeszkodziło mieszkańcom w udziale w tym wydarzeniu. Bardzo licznie uczestniczyli, obejrzeli szereg wydarzeń kulturalnych i to bardzo cieszy. I powiem szczerze tak, że jak na taką pogodę, to niesamowita frekwencja, aż strach pomyśleć, co by tu było, gdyby pogoda była chociaż troszeczkę lepsza, żeby nie lało i żeby było ciut cieplej. Ale widzę, że ogromne zainteresowanie rodziców, dziadków, tych dzieci, które tu śpiewały, mnóstwo ludzi. Serdeczne gratulacje dla wszystkich inicjatorów tego pomysłu, głównie dla pana burmistrza, który no, dokonał wielkiego dzieła. Gratulacje należą się też przede wszystkim artystom uświetniającym brzozowskie uroczystości. Przypomnijmy zatem, że gwiazdą wieczoru był zespół Kordian. Zespół pieśni i tańca Resowia Saltans zaprezentował program taneczno-wokalny. Widowisko muzyczne Polskie Kwiaty przedstawiła Akademia Wokalno-Aktorska MF Artis z Brzozowa. Natomiast w nastrój refleksji i wspomnień wprowadziło widownię studio śpiewu Flow w Brzozowie Diany Dereniowskiej-Wójcik. I czytając do mnie, radzisz co? Jesteś lekarz.